odlewni Eickhoff w Bochum została właśnie oddana do użytku duża instalacja firmy Actos do obróbki końcowej odlewów. Jest to oczyszczarka strumieniowa z przelotowym przenośnikiem podwieszanym typu DHT-3535. Firma Eickhoff wytwarza tutaj w ramach usług na miejscu odlewy w produkcji jednostkowej i seryjnej. Obróbka strumieniowa kompleksowych i jednocześnie wielkogabarytowych przedmiotów z głębokimi wgłębieniami i podcięciami jest szczególnym wyzwaniem. Widzimy tutaj produkty odlewane, stosowane w budowie maszyn, urządzeń napędowych, w konstrukcji pomp oraz w technologii wydobywczej. Realizacja tego została poprzedzona intensywną fazą projektowania, w której powstała ścisła współpraca pomiędzy zaangażowanymi pracownikami firmy Eickhoff i Actos. Oprócz opracowania koncepcji musiały zostać uwzględnione odpowiednie wymagania przestrzenne, takie jak wysokość toru podsuwnicowego oraz ambitne parametry akustyczne w tak dużej maszynie. Zadaniem oczyszczarki strumieniowej Actos jest odpiaszczanie odlewów o wadze do 20 ton. Maksymalna średnica oraz wysokość tych części lub zawiesi wynosi 3500 mm. Skomplikowane geometrycznie odlewy, w których muszą być obrabiane np. wgłębienia, będą poddawane obróbce końcowej w równoległym pomieszczeniu do swobodnej obróbki strumieniowej. Tutaj można ręcznie przeprowadzać końcową obróbkę strumieniową oraz czyszczenie lub też wydmuchiwanie. Jednocześnie jest możliwa we własnym zakładzie obróbka strumieniowa dużych przedmiotów zlecana w przeszłości zewnętrznym usługodawcom. Dzięki nowej oczyszczarce strumieniowej mogą zostać osiągnięte znacznie krótsze czasy cyklu, ponieważ wiele części jest obrabianych w jednym cyklu roboczym, bez koniecznego wcześniej przewieszania i wielokrotnego piaskowania. Są przy tym pomocne różne programy obróbki strumieniowej, np. do odpiaszczania i obróbki końcowej, które są dostępne w systemie sterowania. Aby zapewnić uniwersalny, zintegrowany przebieg roboczy w tej odlewni, konieczne było umieszczenie instalacji tak, żeby podczas automatycznego procesu obróbki strumieniowej umożliwić jednocześnie za- i rozładowanie po stronie wjazdu i wyjazdu. Odlewy są doprowadzane pojedynczo na pozycję jeszcze za pomocą wózka widłowego, ale w następnym etapie rozbudowy ma to przejąć dostarczony tor podsuwnicowy. Dziś mamy okazję do rozmowy z panem dyrektorem Ralfem Funke w kwestii tej inwestycji. Panie Funke, dlaczego wybrał pan firmę Actos jako dostawcę technologii obróbki strumieniowej? Ostatecznie prowadziliśmy rozmowy z wieloma dostawcami i opracowaliśmy tę samą koncepcję techniczną. Podsumowując, czynnikiem decydującym była nie tyle cena, co ostatecznie termin dostawy. Na co zwrócił pan szczególną uwagę przy projektowaniu nowej oczyszczarki strumieniowej? Po pierwsze, miejsce instalacji tej oczyszczarki strumieniowej jest dostosowane do naszej stacji opróżniania. Ponadto musi być zapewniona możliwość obróbki strumieniowej największego odlewu. Po drugie, posiadamy odpowiednią kabinę do doczyszczania, która umożliwia nam realizowanie w rytmie pracy maszyny procesu ręcznego czyszczenia strumieniowego trudno dostępnych przestrzeni wewnątrz odlewów. Gdzie dokładnie widzi pan zalety nowej oczyszczarki strumieniowej w porównaniu do starego urządzenia? Stare urządzenie ma już 25 lat, a w międzyczasie nasze odlewy stały się znacznie większe. Ostatnio byliśmy nawet zmuszeni do zakupu dodatkowych usług obróbki strumieniowej, co dzisiaj nie jest już więcej konieczne. Na zakończenie, czy zdecydowałby się pan ponownie na zakup oczyszczarki strumieniowej firmy Actos? Z pewnością urządzenie w takiej formie, w jakiej teraz ostatecznie tutaj stoi, to jest to, czego chcieliśmy zarówno pod względem koncepcji, jak i wykonania. Dziękuję panu. Rozważmy ten proces w szczegółach. Przedmioty obrabiane lub zawiesia są zawieszane ręcznie na hakach obrotowych i transportowany jednotorowym wózkiem suwnicowym do oczyszczarki strumieniowej. Proces ten jest monitorowany przez zintegrowane urządzenia pomiarowe obciążeń do rozpoznawania zawieszonych ciężarów.
Wózek przesuwny odbiera sygnał startu od pracownika przez WLAN przemysłowy, a następnie włącza się w szereg łańcucha dowodzenia programu. Ten automatyczny system dokonuje pomiaru odcinka jazdy i przemieszcza wózek suwnicowy z milimetrową dokładnością do następnego punktu odniesienia. Skaner laserowy rejestruje pozycje absolutne z danego kodu kreskowego, wskutek tego nie może tworzyć się żadne przesunięcie odcinków. Trzy wózki suwnicowe przemieszczają się po zamkniętym owalnym torze. System pomiaru drogi zapobiega także zbyt bliskiemu podjeżdżaniu zawieszonych przedmiotów obrabianych. Po wjechaniu do kabiny śrutującej drzwi maszyny zostają automatycznie zamknięte i zablokowane. Odpowiednia bariera świetlna rozpoznaje wejście do obszaru obrotowego i powoduje zatrzymanie drzwi. 5 wysokowydajnych turbin o mocy napędowej 22 kW każda jest rozmieszczonych w kształcie otwartej litery C. Zawieszone przedmioty obrabiane są tutaj zatrzymywane w trzech pozycjach i obracane poprzez łańcuch napędowy o odpowiedniej wielkości w obydwu kierunkach w trakcie ustawionego wstępnie czasu obróbki strumieniowej. Za pomocą urządzenia dozującego ścierniwo dociera z zasobnika do wysokowydajnych turbin. Za pomocą falownika można ustawić na panelu operatorskim żądaną prędkość obrotową z wartością żądaną dla każdej płaszczyzny turbiny. W ten sposób jest zapewniona optymalna obróbka różnorodnych przedmiotów. Kabina śrutująca jest wykonana z utwardzonej stali manganowej o wysokiej odporności na zużycie. W bezpośrednio aktywnym obszarze turbin kabina śrutująca została osłonięta wymienialnymi płytami zabezpieczającymi z utwardzonej stali manganowej o grubości 10 mm. Odporność materiału na zużycie została także uwzględniona szczególnie w przypadku haków ładunkowych. Zadziory, zanieczyszczenia i ścierniwo są transportowane pod podłogą. Powietrze z zawartością pyłu jest odsysane i oczyszczane za pomocą urządzenia filtracyjnego klienta. Ścierniwo jest czyszczone i utrzymywane w obiegu w celu ciągłego wykorzystywania. Za pomocą dwóch wałków magnetycznych mieszanina piasku i metalu jest oddzielana na recyklingowe ścierniwo oraz piasek formierski. Zawartość pyłu jest usuwana przez boczny strumień powietrza w kaskadowym frakcjonowaniu powietrza. Po zakończeniu cyklu śrutowania i zatrzymaniu turbin drzwi maszyny otwierają się automatycznie i przedmiot obrabiany wyjeżdża bez pyłu z instalacji. Po przebiegu automatycznym przedmioty z wgłębieniami są obrabiane ręcznie w kabinie końcowej obróbki strumieniowej. Kabina ręcznej obróbki strumieniowej jest w tym celu znakomicie oświetlona i wyposażona w bardzo skuteczne odsysanie pyłu. Pracownik może więc tutaj dokonywać precyzyjnie swobodnego oczyszczania strumieniowego i wydmuchiwania np. trudno dostępnych powierzchni przy bardzo dobrej widoczności. Aby zapobiec wydostawaniu się pyłu, szczelina suwnicowa jest w tym czasie zamknięta za pomocą zaworów pneumatycznych. Po raz kolejny udało nam się pokazać, jak doskonale nasz system jest dostosowany do potrzeb naszych klientów. Tutaj w odlewni Eickhoff oczyszczarka strumieniowa jest ważnym elementem w łańcuchu do jakości produktu.